Kupując bilet w zamku Krzysztopór, dowiedziałem się o osadzie neolitycznej. Była niedaleko. Ja miałem czas. Dostałem ulotkę i instrukcję, jak tam dojechać. Pomyślałem, dlaczego by nie? Pojechałem. Bilet kupiłem i zacząłem zwiedzanie. Miejsce to rekonstrukcja późno-neolitycznej osady kultury pucharków lejkowatych, jaka zasiedlała ziemie polskie w późnej epoce kamienia. Polecam zwiedzanie z przewodnikiem, które to zwiedzanie jest w cenie biletu. Mój przewodnik charakteryzował się dużą wiedzą i mieliśmy miłą oraz pouczającą pogawędkę. Opowieści o życiu, religii i kulturze ludzi z tamtego okresu są popierane ciekawostkami, czasami też fajnymi żartami. Osada, choć jest niewielka, pobyt tam jest bezcenny. Podobało mi się zachowanie przewodników, którzy starali się oddać ducha tej osady nie tylko słowami, ale też i ubiorem, własnoręczną produkcją naczyń, pieczeniem chleba i tym podobnymi rzeczami. Przewodnik, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że w tym roku szykują się do zimowania w osadzie, aby sprawdzić, jak to będzie. Zapewnił mnie, że osada będzie czynna zimą i zapraszał do przyjechania i sprawdzenia na własne oczy, jak sobie radzą w warunkach zimowych. To może być ciekawe uzupełnienie tego filmu. Możliwe, że się skuszę.